piękne miejsce jest. Tam mgła z tyłu, to jest, tam jest Wisła, tam płynie Wisła. Takimi zakolami, tak kołuje. I w tej pięknej scenerii kręcimy film. Demon. To się za ni, ten się za ni, ja się za nic nie będę. Do mnie sami chłopcy przyjdą, to ci prosić nie będę. Początki projektu faktycznie zainicjował tak naprawdę Tadeusz Słodzianek, który zaprosił mnie na przedstawienie pod tytułem Przylgnięcie. I nasz tekst opiera się w dużym stopniu na tym tekście. Natomiast potem w drodze tego procesu twórczego, zmieniając ten tekst dramatyczny, teatralny na tekst filmowy, no w tej chwili tak naprawdę jest to bardziej chyba inspiracja, oczywiście bardzo mocna. Główny pomysł jednak jest wzięty ze sztuki Przylgnięcie Piotra Rawickiego. To, co najważniejsze dla mnie w tym filmie, to myślę taka opowieść o duchowości, do której jest moim zdaniem coraz mniejszy dostęp we współczesnym świecie, lub też ten dostęp zmienia swoje oblicze. I tak naprawdę cała sytuacja, którą tutaj staram się wykreować w tym filmie, ma doprowadzić do tego, że uczestnicy wesela mają się skonfrontować ze zjawiskiem zupełnie nadprzyrodzonym, do którego nie mają dostępu i też nie mają narzędzi, żeby się z tym zjawiskiem w właściwy sposób skomunikować. To zjawisko, czy też to, co my robimy, ma też taki charakter trochę groteskowy, ale też dużo w tym jest horroru. Tylko naszym zamierzeniem nie jest kopiowanie jakichś wzorców hiszpańskich, amerykańskich czy japońskich. Oni mają swoje demony, swoje zabobony, korzystamy z tego, co jest u nas. Pomysł na ten film był taki, że robimy go bardzo fotograficznie, to znaczy, że jesteśmy w takich zatrzymanych kadrach, że scena się odbywa wewnątrz kadru, montaż wewnątrzkadrowy, że jest to szerokimi obiektywami opowiadane, że sceny są szerokie, że kamera niewiele się rusza. Takie były założenia, tak? I potem w trakcie tego filmu okazało się, że trzeba troszeczkę się nagiąć do tej rzeczywistości, ponieważ świetna dekoracja jest, którą trzeba pokazać. Szkoda byłoby nie pokazywać. Są świetni aktorzy, świetne kostiumy. No i zaczęliśmy troszeczkę tą kamerą ruszać i ten nasz pomysł jakby pierwotny, że to jest fotografia, która ma kamera, która opowiada zdjęciem, czyli scena, zdjęcie, ewentualnie jakiś inny plan, zdjęcie i nie robimy panoram, ani tiltów, ani jazd. Jazdy miały służyć tylko kilka razy do opisania sceny. No ale potem troszeczkę to się zmieniło, po to, żeby ten film był lepszy. W filmie jest kilkanaście głównych bohaterów obsadzonych przez wybitnych aktorów i każda z tych postaci jest wyjątkowa i ma swoje znaczenie w opowieści, dramaturgii, ale i obrazie. Więc każda praca była inna i inspiracje były różne. Dla jednych był to obraz Otto Dix, a dla innych jakieś wyobrażenie z przeszłości. Koncepcja jest taka, żeby kostiumy były ponadczasowe, klasyczne i jakby w jakiejś spójności kolorystycznej ze scenografią. Ich pochodzenie jest bardzo różnorodne. No, na ogół są to jakieś second handy, lumpeksy, magazyny kostiumów. Jest też sekwencja w filmie kostiumów epokowych i do tego, żeśmy wypożyczali kostiumy z magazynu kostiumów w Barandowie w Pradze, jak również w Łodzi i z wypożyczalni WFD w Warszawie. Więc tak naprawdę te kostiumy są ze wszystkich możliwych miejsc Polski. Moja postać, ojciec Panny Młodej, właściciel dużego zakładu żwirowni, czy też kopalni, nie wiem jak to nazwać, kopalni kamieniołomu.
bardzo pewny siebie, bardzo taki hegemoniczny, bardzo panujący nad wszystkimi i nad wszystkim, nad tym weselem, które dzieje się w ciągu jednej nocy, ale te wszystkie zmiany, które następują, te wszystkie wypadki, które są podczas tego wesela, doprowadzają jednych do kompletnego upicia się, innych do załamania psychicznego, innych jeszcze do totalnego rozklejenia się i rozbicia i zmiany, może nie charakteru, no ale no, do, prawie że lobotomii, tak jak myślę, że w moim wypadku. No ale to wszystko jeszcze zobaczymy, bo jeszcze nie skończyliśmy zdjęć, jeszcze mam do nagrania ostatnią scenę, ostatni monolog, bardzo właśnie ważny, no i od tego, jak ja to nagram, będę wtedy mówił, do czego doprowadziło to wesele właściciela Zygmunta, ojca Panny Młodej. Jest to postać Żanety, panny młodej, w związku z tym jakby wokół pary młodej obraca się sytuacja. Oczywiście głównym bohaterem jest Pyton, czyli Itaj Tiran. No, natomiast jakby ja cały czas tam krążę jak satelita wokół tego głównego bohatera. Ważna jest jakaś taka ciekawa linia tej postaci, jakby wybudowana w scenariuszu, zapisana w scenariuszu, ponieważ ona gdzieś tam przechodzi jakąś taką przemianę i w pewnym momencie staje się zupełnie silna i chyba staje się trochę czymś na kształt mężczyzny w gruncie rzeczy, więc nie jest dodatkiem, a w pewnym momencie staje się po prostu częścią męskiego świata, a wręcz jakimś takim przewodnikiem, kimś bardzo ważnym i silnym. W tym filmie gram księdza. Ksiądz pojawia się na weselu jako gość weselny i w trakcie wesela dochodzi do rozmowy księdza z panem młodym, w czasie której zostaje wywołane coś, czego ani ksiądz, ani pan młody chyba nie do końca są świadomi. Tytuł Demon jest celowo tak dobrany. Tak naprawdę chodzi o Dybuka, nie o demona. Tylko ponieważ o Dybuku w tej chwili w Polsce mało kto wie, dlatego nazywamy go takim słownictwem, jakie my po prostu znamy, jakie znają ci uczestnicy tego wesela. No, Dybuki w Polsce były w momencie, kiedy społeczność żydowska tutaj mieszkała, no, w momencie, kiedy ta społeczność się wyniosła, Dybuki się wyniosły razem z nimi, zostały demony. Dybuk jest czymś innym niż demon. Dybuk nie zawsze jest straszny. Dybuk jest duszą powracającą, ale nie po to, żeby straszyć, czy też żeby, nie wiem, kogoś ukarać na przykład. Dybuk jest po to, żeby przypomnieć o tym, o pewnym szacunku dla tradycji. I to, co my robimy w naszym filmie, jest właśnie takim zmierzeniem się trochę z przeszłością. To nie jest taki film, który w jakiś sposób się ma rozliczyć z Holokaustem, jakby jestem daleki od tego. Zupełnie mnie to jakby przy tym projekcie nie interesuje. Bardziej, jeżeli dotykamy tutaj jakiegoś takiego połączenia polsko-żydowskiego, to bardziej na tej płaszczyźnie mistycznej. Stąd też właśnie był wybór głównego aktora Itaja Tirana. To był w ogóle duży sukces, że udało nam się do tego projektu zaangażować gwiazdę europejskiego formatu. No to jest aktor, który na przykład wygrał Wenecję już filmem Liban. Język, w którym on się posługuje w tym filmie często, oprócz polskiego i angielskiego, mówi też w jidysz. Wydawało mi się, że tego typu pomysł obsadowy zbuduje dodatkowe piętro jeszcze temu filmowi i jeszcze dzięki temu być może ten film no, po prostu gdzieś uzyska jakieś takie szersze tło. Jeśli chodzi o dystans kamery i aktora, to ja lubię, jak jest mały dystans, kiedy aktor jest blisko kamery. Natomiast ta kamera nie jest, ona jest jakby obserwatorem takim z boku, nie? Ale to nie znaczy, że jesteśmy daleko i szeroko i jakby boimy się podejść bliżej. Ja lubię podchodzić z kamerą blisko, natomiast ta kamera obserwuje. Takim chłodnym okiem opowiadamy, tak z boku obserwujemy historię. Ja nie chciałbym być tutaj katalizatorem humoru, jak to pani nazwała, ale przypuszczam, że moje zachowania, chociaż ja nie staram się grać śmiesznie, moje zachowania, moje teksty, które ja tam mam, prawdopodobnie będą powodowały wybuchy śmiechu.
bo facet choleryk, facet, który dużo dosyć przeklina w pewnych momentach, który nie bardzo rozumie sytuacji, który na siłę chce nagiąć sytuację, która jest ewidentna na swoje potrzeby, to znaczy chce wmówić ludziom, że to, co oni widzą, to tego nie widzą i tak dalej, i tak dalej. Także, no, ale nie sądzę, żeby to był katalizator aż humoru. Jeżeli akcja filmu trwa przez 3 lata, albo jeżeli postać pojawia się po 3, 4 czy 10 latach, no to wtedy trzeba pomyśleć, jak on się postarzał, co się z nim stało i tak dalej, i tak dalej. No tutaj wszystko dzieje się w ciągu właściwie jednej nocy, no bo główna treść filmu odbywa się w trakcie jednej weselnej nocy. Kręcimy jedną kamerą, Alexą, obiektywy z firmy pana Vision, anamorfotyczne Primo. To jest pierwszy film, który robię na Aleksie, na elektronice i jestem zachwycony tym obrazem. To, co można z niego wyciągnąć w postprodukcji, no w ogóle jakby ta strona techniczna tej kamery, to znaczy ile ona widzi, czułość, kontrasty, no jest rewelacyjna, jestem zadowolony. Obiektywy świetne, one nadają też takiej miękkości temu obrazowi. Taki jest też klasyczny styl, jak to Marcin powiedział któregoś dnia, tak jak w westernie, że te obrazy są jak w westernie. To jest koprodukcja polsko-izraelska. Być może jeszcze dojdzie w pewnym momencie Francja lub Niemcy, jeżeli chodzi o takie sytuacje już sprzedażowe. Natomiast jest to pierwsza koprodukcja polsko-izraelska, w której to Izrael również inwestuje pieniądze w polskie kino. Oprócz głównego aktora, producentem jest Marek Rosenbaum. Po jego stronie jest część praw do muzyki, która będzie pochodzić też z Izraela. Trudno jest zrobić fotografię taką, którą znamy, stare fotografie lata 20, 30 czy początek w ogóle fotografii w filmie dzisiaj. Można stosować filtry, postprodukcję, żeby to wyglądało. Natomiast wydaje mi się, że do filmu trzeba szukać jakby trochę innych sposobów opowiadania, że czasami to przeszkadza, jeżeli masz za dużo efektów w obrazie. Ten scenariusz jest też balansuje na takiej granicy prawdy i fikcji, i są duchy, i jest świat rzeczywisty, i to się tak gdzieś tam miesza. Do tego dodać jeszcze formalny jakiś zabieg, że też nie wiadomo, wiesz, gdzie jesteśmy i tam. Więc tutaj to nie pasowało. Myślę, że to jest jakieś takie podobne kino, trafiające do podobnych odbiorców co chrzest, więc wydaje mi się, że nie jest to jakaś taka multipapka. Absolutnie nie i po prostu coś, co będzie ogólnodostępne, międzynarodowe i coś, co będzie można po prostu sobie właśnie łapać między Szrekiem a Piłą 3 w multiplexach. O czym jest ten film? Chyba o tej mgle za mną. Takim czymś, że jest wiele rzeczy, których nie umiemy zdefiniować i które niezależnie od tego, jak bardzo byśmy się starali dotknąć, to nie potrafimy ich dotknąć. To się nie uda. Jest tak pięknie, taka mgła jest super, fajnie.